Wrocławia jeszcze nie było. Już od 18 do 21 maja targi książki i mediów Vivera. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Kup bilet już teraz na targiwivelo.pl. Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. Dobry wieczór Państwu. Moim gościem za chwilę będzie Robert Klatt, impresario, producent muzyczny, twórca i lider zespołu Classic. Ale zanim porozmawiamy z Robertem Klattem o wszystkich tajemnicach i wątpliwościach związanych, a także nadziejach związanych z Eurowizją, bo przecież po każdej Eurowizji, jak po każdym mundialu, czekamy do następnej z nadzieją, zapowiem też to, co będzie jeszcze później. Po rozmowie z Robertem Klattem będę rozmawiał z Marcinem Romanowskim, wiceministrem sprawiedliwości i politykiem suwerennej Polski, między innymi o 800+, o tym, jak na to wszystko patrzy środowisko partii Zbigniewa Ziobro, a także o tej makabrycznej historii, do której doszło w Częstochowie, czyli o tragicznej śmierci, brutalnym morderstwie dziecka, i na ten sam temat, jak chronić najmłodszych, jak chronić nasze dzieci, czy państwo należycie je chroni, będę rozmawiał z doktorem Markiem Michalakiem, byłym wieloletnim rzecznikiem praw dziecka. Drodzy państwo, zachęcam też państwa do zasubskrybowania naszego kanału w serwisie YouTube, oznaczania pytań hashtag pytania i zadawania tych pytań. Mamy też dla Państwa sondę. Uwaga, Szanowni Państwo, pytanie w naszej sondzie jest bardzo proste, bardzo aktualne i bardzo konkretne. Czy cieszysz się z tego, że będzie 800+, czy chcesz 800+, czy cieszysz się z 800+. A teraz Eurowizja, drodzy Państwo, niby się skończyła, ale u nas dalej trwa. Robert Klatt, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, Robercie. Podobał Ci się ten utwór, który wygrał? On miał coś w sobie. Moim zdaniem ta piosenka, można powiedzieć, w jakiś sposób skochana przez Bookmacherów, przez ludzi, którzy są, można powiedzieć, żyją Eurowizją, piosenka wygra. No i jak gdyby po raz kolejny ci wszyscy przewidzieli wynik Eurowizji. Jest to dosyć zaskakujące, bo rzadko się tak zdarza, żeby można było od razu przewidzieć, jaka piosenka ma największe szanse. Od razu możemy wyjaśnić, że to, co mnie zawsze najbardziej zaskakuje w Eurowizji, to jej mocno nieeuropejski charakter. I patrzę na to, patrząc na otoczenie, w jakim się znajdujesz. Właściwie Robert Klatt nam zniknął na chwilę, ale patrzyłem na otoczenie, w jakim... Właśnie coś tutaj... Już jestem. Już wróciłeś? No właśnie, bo też zupełnie nieeuropejskie otoczenie. No tak, jestem w Dubaju. Aktualnie króciutka przerwa przed dużym, że tak powiem, wyzwaniem koncertowym, które się zaczyna i można dopiero powiedzieć, skończy się na koniec września. Więc kilka, można powiedzieć, króciutki reset. Dubajczycy lubią polskie disco polo, polską muzykę, że tak na tyle, że tam się znalazłeś? No myślę, że tutaj te piosenki ich takie, można powiedzieć, rodzime, powiedzieć, można taka twórczość ludowa, trochę jest podobna do disco polo, bo to takie melodyczne utwory, ale myślę, że oni nie znają. Ale śpiewacie po arabsku? Nie, ja jestem z rodziną. Okej. Okay. Powiedziałeś, że wydarzenia artystyczne. No dobrze, wróćmy w takim razie do naszej rodziny europejskiej i do Eurowizji. Pojawiła się cała masa zarzutów wobec tego konkursu, który odbył się wczoraj. Przede wszystkim, że to plagiat. Jak to jest z tymi plagiatami w muzyce rozrywkowej? No wiesz, tak naprawdę to na czterech akordach można zrobić jak gdyby tyle utworów skomponować, że jesteśmy zmieniając kilka, można powiedzieć, dźwięków, w jaki sposób można zawsze się doszukać inspiracji do jakiejś tam piosenki. Oczywiście gdzieś tam jakieś naleciałości są, ale dzisiaj w ogóle można powiedzieć, że wszystkie utwory, które w jakiś sposób są prezentowane w rozgłośniach radiowych czy też telewizyjnych,
to w jaki sposób są czymś inspirowane. No czasy, kiedy to zespół The Beatles połamał tonację z molową, z durową miną, żeby zrobić coś nowego, to raczej ciężko. Więc obserwując show biznes aktualnie, to wszyscy powracają do piosenek, które znamy. Oni w jakiś sposób remiksują. No, wielki przebój Dua Lipy i Eltona Johna. Tak naprawdę jest to piosenka zrobiona z 5 największych hitów Eltona Johna. I potem słuchamy tego w radiach. Więc tutaj ja bym się tym bardzo nie przejmował. Natomiast ja się trochę zastanawiam nad celowością tego typu konkursów. Bo po pierwsze dzisiaj mamy internet i każda piosenka w jakiś sposób zaprezentowana jest od razu podana, można powiedzieć, jakiejś tam plebiscytowi, bo albo się spodoba, albo nie. To jest po pierwsze. A po drugie trochę uważam, że konkurs Eurowizji ma za zadanie wyłonić jakąś taką wielki przebój, ale też osobowość. I teraz o ile cofniemy się wstecz i przejdziemy przez pryzmat tych zespołów, które kiedyś wygrywały. Tam była jakaś melodia, tam były jakieś takie, że powiem, liczyła się muzyka. Dzisiaj czy ta muzyka jest najważniejsza? Nie, bo mamy Conchitę Wurst, która tak naprawdę chyba wygrała, nie wiem, wygrał dlatego, że zaszokował swoim wyglądem. Oczywiście muzyka była gdzieś tam w tle, ale Eurowizja jest takim dziwnym konkursem, który obserwuję od jakiegoś czasu i zastanawiam się, czym jak gdyby ci artyści, którzy tam przyjadą, będą starali się zaskoczyć. Jest jakaś część, która oczywiście zaskakuje swoimi kompozycjami, tak jak na przykład uważam reprezentantka Litwy, no, wykonała świetnie utwór i naprawdę ja sądzę, mi się ta piosenka, ja na nią stawiałem, ale jest wiele takich indywiduów, które zastanawiamy się, dlaczego tam są. Czyli twoim zdaniem w dużo większym stopniu odgrywa rolę szokowanie, może też taka często prowokacja seksualna niż sama jakość muzyczna? Moim zdaniem tak. Dzisiaj to się taki zrobił trochę jarmark, można powiedzieć, na to, kto kogo czymś bardziej zaskoczył. I jak się obserwuje te występy, to oprócz tego wyglądu, oprócz samej osobowości, która stara się być oryginalna, do tego dochodzi jeszcze ten show, tak? Ale w tym show też już nie bywa, bo niektórzy, nie wiem, leżą, niektórzy tam, nie wiem, wchodzą z łóżkami i nie mają jakieś prowokacyjne show, na przykład zespół, nie pamiętam, kto reprezentował, na przykład przyjechał z jakimś tam parłem, który gdzieś tam coś występował z nimi. Oczywiście ja nic przeciwko temu nie mam, ale dzisiaj każdy chce czymś zaszokować. I zastanawiam się, czy to jest konkurs na wyłonienie osobowości artystycznej, czy też konkurs piosenki Eurowizji. A jak oceniasz samą uczciwość głosowania i wyboru? To również jest bardzo mocno krytykowane. Mówi się, że wygrywają te państwa, które mają po prostu więcej obywateli albo więcej osób w nich ogląda Eurowizję, że to jest w jakiś sposób, no może nieustawiane, ale że manipuluje się tymi wynikami. To w jakiś sposób budzi twoje podejrzenia albo obruszenie, czy uważasz, że to jest sprawiedliwy konkurs? Ja uważam, że to nie jest sprawiedliwe, bo albo podajemy coś jakiejś, że tak powiem, plebiscytowi, w którym widzowie mają możliwość wyboru piosenki, która im się podoba, i wykonawcy, albo są też jurorzy. No teraz, jeżeli to jest łączenie jurorów z publicznością, z widzami, to nie jest to do końca dla mnie takie clear. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś wcześniej, a propos państw, które wygrywają, no spójrzmy przez pryzmat historyczny. Te wygrane kręcą się wokół kilku państw. Naprawdę one tam jak gdyby wiodą prym. Oczywiście można powiedzieć, że to jest kwestia też, ja czytałem cały taki artykuł, że państwo, które chce uczestniczyć w Eurowizji, musi zapłacić około $1 000 000 jak gdyby takiego, można powiedzieć, nie wiem, wstępnego, żeby tam w ogóle uczestniczyć, a potem jak wygra, no to się okazuje, że trzeba mieć prawie $50 000 000 na to, aby dokonać produkcji tego festiwalu. Więc teraz niektóre państwa celowo nie wysyłają swoich reprezentantów, bo ich na to nie stać. Więc dla mnie to jest nie do końca takie, można powiedzieć, fair, bo jeżeli wygrywa jakieś tam biedniejsze państwo, to dlaczego ta Unia Europejskich nadawców nie może przekazać środków na to, aby zorganizować tam na przykład Eurowizję?
Jest to w takim razie, bo trochę dotknąłeś takiego elementu w gruncie rzeczy politycznego. Eurowizja niby ucieka od polityki, ale szczególnie w takich trudnych czasach jak nasze, pytanie, czy całkiem się da. Przed tą Eurowizją był taki element, że rzecznik, czy właściwie sama Europejska Unia Nadawców, która tworzy Eurowizję, oznajmiła, że nie, musi odmówić prezydentowi Zełenskiemu, który chciałby wygłosić jakieś orędzie przy okazji Eurowizji. Później rzecznik prezydenta Zełenskiego powiedział, no, że właściwie on w ogóle nie chciał wygłaszać żadnego orędzia. Jaka jest prawda, to nie wiemy do końca, ale faktycznie no, w gruncie rzeczy dzisiaj to ta Eurowizja, ten konkurs toczy się na kontynencie, na którym się już nie toczy żadna zimna wojna, tylko toczy się regularna, wielka wojna. Czy w takiej sytuacji ma to sens i da się całkowicie uciec od takiej no, polityki, a tak naprawdę nawet nie od polityki, tylko po prostu od wojny? Moim zdaniem nie da się uciec. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i oczywiście artyści, którzy występują, prawda, zawsze w jakiś sposób albo się popierają, że tak powiem, Ukrainę, wchodzą w jakiś sposób aspekt polityczny, a z drugiej strony też są artyści, którzy no, na przykład nie chcą występować na jednych deskach z takimi, a nie innymi wykonawcami. I no to jest przykre, że zarówno w sporcie, jak i w muzyce w pewnym momencie sięgamy polityki, bo tak powiemy, artyst powinien być ponad podziałami i tutaj ciężko jest jak gdyby oddzielić politykę od show biznesu i uważam, że tutaj no, wszyscy na tym tracimy. Ale trzeba przyznać Eurowizji jedno. Ona jest już bardzo, no, można powiedzieć, starszą panią. Została wymyślona bardzo wiele lat temu. To jest projekt sprzed zdrowych kilkudziesięciu lat sięgających bardzo głębokiej zimnej wojny. 76 chyba. No więc, właśnie. Przetrwała, jest to impreza czysto telewizyjna. Zbudowano ją i powstała w dobie telewizji, kiedy telewizja triumfowała, rozwijała się, za chwilę miała podbić świat. No i taki była czymś bardzo przyszłościowym. Dzisiaj telewizja zaczyna znikać, schodzić, czego my jesteśmy dowodem, bo rozmawiamy ze sobą w telewizji, ale internetowej. A Eurowizja przetrwała i nadal no, jest bardzo mocno oglądana w całej Europie. To chyba jest jednak jakiś fenomen i coś dziwnego tak naprawdę, że ona nadal potrafi tak przyciągać, pomimo, że jest przecież potwornie stara i archaiczna. No właśnie, i tu się ścierają też dwa takie, można powiedzieć, wątki. Bo pierwszy wątek to jest taki, że jest wielkie grono fanów Eurowizji, ludzi, którzy żyją całym tym konkursem, a z drugiej strony spójrzmy na to przez pryzmat telewizji. No, telewizje muzyczne typu MTV, typu Viva, no praktycznie Viva nie mamy. MTV nadaje jakieś tam, można powiedzieć, klipy, ale raczej puszcza w tej chwili więcej chyba programów i filmów takich dla młodzieży niż samej muzyki. Czy w kanałach takich ogólnodostępnych, takich jak Telewizja Polska, młodzież ogląda tą Eurowizję tylko w tym wypadku? No pewnie tak, ale słyszałem, że znowu raczej w internecie, bo młodzież jakby no nie wszyscy w ogóle telewizory sobie kupują i trzeba spojrzeć na to, że na przykład czytałem, że przestała działać ta strona, na której można było oglądać Eurowizję. Ale to jest dobre pytanie. Dlaczego Eurowizja do tej pory się utrzymuje i ludzie ją oglądają? W jaki sposób interesują i żyją tę Eurowizję? No myślę, że to jest też historia, no bo to jest ponad 70 lat. Można powiedzieć, no zostały tu wypromowane wielkie gwiazdy, które do tej pory no, Céline Dion, i tak dalej. Można by tutaj wymieniać ich mnóstwo, więc sukcesy za tym konkursem idą, tylko czy on nie powinien przejść. Oj, coś tam chyba nam przerwało połączenie z Robertem Klatem. Spróbujemy za chwilę, szanowni państwo, powrócić do połączenia, ale w takim razie ja jestem przygotowany na taką sytuację. Tylko nie wiem, czy nie najpierw nie zobaczymy materiału, którym zachęcę państwa do lektury.
A, to zamiast materiału będą zdjęcia. To są zdjęcia, drodzy Państwo, z ustawek kibiców. Poprosiłem naszą redakcję o przygotowanie takich zdjęć. Nie popieram ustawek kibiców, ale trzeba przyznać, że filmy i zdjęcia z ustawek bywają bardzo, bardzo malownicze. Natomiast ja chciałbym Państwu polecić, trzeba właściwie opowiedzieć w dwóch słowach o książce, która opowiada między innymi o pierwszej zdanej ustawce, a nawet nie zdanej ustawce, a bardzo dużej zamieszkach kibiców, które odbywały się, uwaga, w roku 532 za czasów Justyniana. Było to tak zwane powstanie Nika i omal nie obaliło władzy w cesarstwie bizantyjskim. To jest opisane w takiej książce Dana Jonesa, Świt Królestw. To jest w ogóle książka poświęcona całemu średniowieczu. Tak wygląda. Jest ładna i bardzo gruba, ale tą grubość rekompensuje jedną rzeczą. To jest książka, która nie jest dla takich różnych nerdów historycznych, trochę jak ja, którzy tam zawsze czytali książki historyczne, tylko na przykład dla osób, które obejrzały serial Wikingowie i chcą zapoznać się ze średniowieczem. Tak to jeszcze raz wygląda. Chyba nawet tam są jakieś, nie wiem, czy tam są jakieś obrazki. Niespecjalnie jest ilustrowana, ale jest trochę map nawet. Jest i map, trochę i obrazków. Jest troszkę, o, proszę bardzo. Natomiast jest przede wszystkim książką bardzo, bardzo lekką i fajnie napisaną. Właśnie tak naprawdę jest to taka trochę sensacyjna, lekka historia średniowiecza dla ludzi, którzy być może nawet sięgnęli po raz pierwszy po książkę historyczną. Tam jest trochę takich porównań, które mi niespecjalnie się podobają. Tam typu porównywanie jakichś historycznych postaci do Zuckerberga albo Maska. Ja uważam, że to jest trochę nadużycie, ale na pewno lekko się to bardzo czyta, więc tym osobom, które chciałyby po raz pierwszy zmierzyć się z historią średniowiecza, polecam gorąco. Dan Jones, Świt Królestw, całkiem niezła książka. Drodzy Państwo, i niestety nie zadałem Robertowi Klatowi pytania, które miałem mu zadać właściwie i ciągle z nim zwlekałem, czyli ocenę Blanki. No nie zadałem, ponieważ Robert Klat nam zniknął w tym Dubaju i już się z nim nie połączymy, ponieważ połączenie zostało zerwane, w związku z czym mi nie pozostaje nic, jak zaprosić za minutkę na kolejnego gościa i przejdziemy do tematów bieżących, politycznych, dużo bardziej poważnych, chociaż jak słyszeliśmy, Eurowizja to też bardzo poważny temat, ale będziemy rozmawiać między innymi o pakiecie propozycji PiS z perspektywy współkoalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, a także o tym, co się stało w Częstochowie i co można z tym zrobić. Za chwilę moim gościem będzie Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Proszę Państwa, przechodząc do tych konkretów, od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. Druga sprawa, jak sądzę, też bardzo ważna. Bezpłatne leki od 65 roku życia, ale także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dla właścicieli samochodów, szczególnie tych, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Otóż, jeśli chodzi o te opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy. A jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Będziemy mieli dzieci. I już wracamy. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Skorzysta pan z 800+? Akurat nie spełniam kryterium, więc nie, ale bardzo się cieszę, że ta propozycja oczywiście padła. Czyli suwerenna Polska, zdarza się panu jeszcze mylić? Tak. No właśnie, abyście już państwo nauczyli się nowej terminologii, zanim znowu nie zmienicie. Myślę, że nie ma takiej... Chociaż chciałbym
chciałbym, żeby tak było, ale zmieniliśmy nazwę właśnie ze względu na te wyzwania, które stoją przed nami, przed naszym pokoleniem. Myślę, że to jest górnolotne, ale zasadne stwierdzenie i teza, że teraz przed naszym pokoleniem głównym zadaniem w mojej ocenie, w naszej ocenie jest obrona polskiej suwerenności. Chociaż ta Solidarna Polska ciągle jest aktualna. To solidarność już nie aktualna, czy aktualna? Mówię, że ciągle okay, jest aktualna. Jest ciągle aktualna, ale suwerenność ważniejsza niż solidarność. No cóż, jeżeli nie będziemy mogli rządzić się sami w naszym własnym państwie, państwie, za które ginęli nasi dziadowie, nasi przodkowie, to nikt nie zadba o nas, o Polaków, tak jak my sami. Nie możemy być naiwni i myśleć, że Niemcy czy Francuzi będą dbać o dobrobyt Polaków. Rozumiem, że w tej sytuacji, rozumiem z tego, co pan mówi, że ta nazwa ma was trochę też różnić od koalicjanta i jest to, była w tym taka zawoalowana lekko krytyka koalicjanta, który państwa zdaniem jest zbyt krytyczny, znaczy zbyt uległy wobec Unii Europejskiej. Nie wiem, czy krytyka, chociaż prawdziwa cnota krytyk się nie boi, jak wiadomo, natomiast wiadomo, że też nazwa służy temu, żeby odróżniać jeden byt od drugiego, więc w pewnym sensie tak, na pewno mimo, że tworzymy Zjednoczoną Prawicę, to jednak jesteśmy dwoma odrębnymi bytami politycznymi i ten aspekt kładzenia tego nacisku na obronę polskiej suwerenności, myślę, że co najmniej od 2020 roku, a nawet wcześniej, był bardzo charakterystyczną cechą naszego środowiska. Identyfikowaliśmy to jako ważne, fundamentalne zagadnienie. W 2020 roku nieco się rzeczywiście różniliśmy od naszego koalicjanta, jeżeli chodzi o ocenę. Mówiliśmy, że pakiet Fit for 55 jest niebezpieczny. Mówiliśmy, że mechanizm warunkowości jest niebezpieczny. Cieszę się, że teraz w pewnym sensie mówimy tymi samymi zdaniami, ale no, bardzo nam zależy oczywiście na tym, żeby te słowa przekuć również w czyny i bardziej stanowczo bronić polskiej suwerenności w stosunku do zapędów Brukseli czy Berlina. Trochę odbiegliśmy od naszego głównego tematu, ale to jest ciekawe. Czyli z tego, co pan mówi, może wynikać to, że wy tak naprawdę macie pełnić pewną rolę w systemie złego policjanta. Otóż jak ta Bruksela nie będzie się chciała układać z Kaczyńskim i Morawieckim, to my na was wyślemy Ziobrę z jego chłopakami i dopiero będzie. A zobaczcie, jacy oni są. I wszystko gra. Panie redaktorze, faktycznie ma pan rację. Rola złego policjanta, jak pan patrząc na obszar sprawiedliwość w Radzie do Spraw Sprawiedliwości, wychodziła nam zawsze bardzo dobrze. Kilkukrotnie wetowaliśmy w ciągu tych 7 ponad lat różnego rodzaju genderowe, bo to było główne zagrożenie, jeżeli chodzi o obszar sprawiedliwość, system prawny. I to działa, tak? Oczywiście ja nie twierdzę, że weto i polityka pustego krzesła jest jedynym narzędziem negocjacyjnym w Unii Europejskiej. Tak oczywiście nie jest i trzeba już od samego początku, nie tylko jak już dokument jest gotowy w parlamencie czy w komisji, ale na zespołach roboczych bardzo mocno pracować, budować koalicję i to rzeczywiście się dzieje. Ale jeżeli to się nie udaje, bo często przeciwnik jest zdeterminowany, żeby proponować rozwiązania, które są dla nas nie do przyjęcia, no to wówczas pozostaje bardzo często to weto. I powiem panu redaktorowi, że to działa, że teraz często jest tak, że już nawet poszczególne prezydencje nawet nie proponują rozwiązań, jeżeli mamy zasadę jednomyślności w danym obszarze, bo wiedzą, że chociażby Polska, Węgry, teraz nawet trochę Czechy czy Włochy będą się sprzeciwiać i nikt nie chce być twarzą porażki. W związku z tym proponuje się rozwiązania, które są przyjazne dla większej ilości państw. To zresztą pokazuje, że tak zwana zasada jednomyślności weto buduje wspólnotę, a nie ją niszczy, jak to próbują niektórzy. No, ale u koalicjanta pojawiają się głosy, że jesteście hamulcowym w ten sposób. Nie, my po prostu promujemy rozwiązania, które są przyjazne dla Polski, które zgadzają się z tym, co jest zgodne z naszym interesem i zgadzają się z tym, co jest zgodne z programem Zjednoczonej Prawicy, na który się umówiliśmy w 2015 roku. A proeuropejskość gigantycznej części społeczeństwa polskiego, tych 90 czy 90 parę procent nie przekonuje was? No właśnie. Że macie po prostu szklany sufit i w dodatku jeszcze walczycie o niego z Konfederacją?
Panie redaktorze, to my podkreślamy właśnie, że Komisja Europejska łamie prawo europejskie, więc zaryzykuję tezę, może to będzie, może wystawia się na jakieś drwiny ze strony pana redaktora. Na pewno. Ale zaryzykuję tezę, że jesteśmy bardziej proeuropejscy niż wielu europejskich polityków, właśnie dlatego, że uważamy, że Unia Europejska powinna stać na straży traktatów. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ale... Dwa może przykłady. Nie, bo będziemy rozmawiać o 800+. To bardzo szybko te przykłady. Chociażby przykład zasada pomocniczości, która buduje strukturę organizacyjną Unii Europejskiej, jest notorycznie łamana. Tak? Zasada ochrony tożsamości konstytucyjnej. Ja cytuję teraz traktaty. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, traktat o Unii Europejskiej. To wszystko tam jest powiedziane. Załącznik 30, tak? Do traktatów, który gwarantuje wprost Polsce ten słynny protokół, który pan prezydent Lech Kaczyński świętej pamięci wynegocjował. To jest notorycznie naruszane, więc kto tutaj opowiada się tak naprawdę za integracją europejską taką, na jaką się umówiliśmy? W moim ocenie właśnie suwerenna Polska. No, sam pan zauważył, panie ministrze, że może to być postrzegane jako jednak pewnego rodzaju ironiczne podejście, ale przejdźmy do tego 800+, bo tu jesteście, z tego co pan zdążył powiedzieć, zgodni jako koalicjant. Cieszycie się z tego? To jest właśnie ten wymiar Polski solidarnej, że jesteśmy właśnie solidarni z wszystkimi, tak? Że jest również ten wymiar jednak mimo wszystko pewnej redystrybucji, ale ukierunkowany właśnie w sposób prorozwojowy dla tych, którzy decydują się mieć dzieci. I oby tego było jak najwięcej, bo rzeczywiście naszym w mojej ocenie jednym z podstawowych wyzwań właśnie takich wewnętrznych, to jest problem demograficzny. Na pewno 500+, czy teraz 800+ w sposób jednoznaczny tego problemu nie rozwiąże. Nie po to zresztą ten program jest tylko i wyłącznie, ale to jest jeden z tych elementów. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Polityki prodemograficznej po to, żeby Polska była państwem, społeczeństwem, w którym rodzi się dużo dzieci, bo ten czynnik demograficzny jest fundamentalny, a 800+ jest bardzo dobrą propozycją, naturalną konsekwencją tego paktu, który zawarliśmy z Polakami w 2015 roku. Obiecaliśmy, zrealizowaliśmy, teraz będzie tak samo. Panie ministrze, zanim przejdę do kolejnego pytania, dla państwa mam przypomnienie, że w naszej sądzie możecie państwo głosować na temat tego, czy cieszycie się z 800+, czyli z poszerzenia programu 500+, zapowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego w weekend. A ja wracam do naszej rozmowy. Moim gościem jest Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski. Dobrze, panie ministrze, 800+ budzi podobne zastrzeżenia części środowiska, no przede wszystkim opozycji, ale też części ekonomistów sprzyjających opozycji, jak budziło 500+. I pierwszy argument jest taki, że 500+ nie podniosło polskiej demografii. No, nie przełamaliśmy tego kryzysu demograficznego. Rzeczywiście 500+ pozwoliło zlikwidować obszary biedy w wielu miejscach, ale nie przełamało kryzysu demograficznego. Przedstawiane było przede wszystkim jako projekt prodemograficzny. Tak rzeczywiście jest i mamy nadzieję, że ten projekt będzie uzupełniany. Te rzeczy się dzieją. Nie jestem tutaj akurat ani w to zaangażowany, ani specjalistą, żeby mówić o polityce prodemograficznej, ale te strategie, które są przygotowywane w Ministerstwie Rodziny, które składają się z kilkudziesięciu czy kilkuset różnych działań, bardzo często przecież nawet nie bardzo kosztochłonnych, które mają temu sprzyjać, będą wdrażane i na pewno dla nas, jako dla suwerennej Polski, będzie to jeden z ważnych elementów również naszej strategii działania. Będziemy bardzo mocno wspierać te rozwiązania. Natomiast przypomnę też, że 500+, czy teraz 800+, było krytykowane też z wielu innych powodów. Że się nie da, że pieniędzy nie ma i nie będzie, że to jest właśnie karmienie patologii. Nie zdajemy sobie sprawy z jednej
jednej podstawowej rzeczy, że rodzina, mimo kryzysu, w którym jest, mimo rzeczy, rzeczy złych, które się zdarzają, jest instytucją, która jest w stanie najsprawniej ocenić rzeczywiste potrzeby swoich dzieci. Jest najtańszą instytucją, przepraszam za to wyrażenie, aby być tym, znowu przepraszam za to wyrażenie, narzędziem tej dystrybucji środków. Więc to jest rozwiązanie, które jest na pewno sprzyja właśnie temu solidaryzmowi i jednocześnie jest rozwiązaniem z perspektywy strategii zarządzania na pewno bardzo dobrym, sprawnym i tanim. A pojawił się gdzieś taki głos, że Zbigniew Ziobro wymyślił, czy jest twórcą 500+. To chyba trochę nadużycie, panie ministrze, prawda? Myślę, że tutaj oczywiście tam jest argument przedstawiony, że uszczelni, że ministerstwo... No w tym sensie, tak, tak. No tutaj oczywiście pomysłodawcą, pomysłodawczynią była pani premier Beata Szydło i jej tutaj należy się laur pierwszeństwa, jeżeli chodzi o to działanie i nikt tego chyba o zdrowych zmysłach nie kwestionuje. Wiem, że jacyś politycy opozycji się pojawiają, którzy mówią, że oni to wymyślili, tak? Ale no to wyszarpują sobie zazwyczaj. Wyszarpują sobie różni politycy to 500+. Tak, tak, tak. My tylko komunikujemy jedną rzecz, która w naszej ocenie jest ważna i bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w tym uczestniczyć, dołożyć właśnie tę cegiełkę do tego wspólnego sukcesu, no że zmiana przepisów, jeżeli chodzi o wprowadzenie zbrodni VAT-owskiej i uszczelnienie tego systemu przez organizacje specjalnych jednostek w prokuratorach właśnie specjalizujących się właśnie w takiej przestępczości finansowej VAT-owskiej, to są bardzo skomplikowane przecież procesy, przyczyniło się do tego, że tę lukę VAT-owską udało się uszczelnić, tak, że dziesiątki, nie pamiętam teraz kwot, proszę wybaczyć, ale rocznie to jest kilkadziesiąt, 50 miliardów złotych rocznie domknięcia luki VAT-owskiej. A tutaj też było paru ojców sukcesu, prawda? Ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi i pana środowisko polityczne twierdzi, że to jego sukces. Ministerstwo Finansów i środowisko Mateusza Morawieckiego twierdzi, że to jego sukces, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie w ciemię bite i twierdzi, że to jego służby i także jego sukces. Myślę, uszczelnienie że to jest luki VAT-owskiej. Wspólny sukces, należy się z tego cieszyć. Natomiast no, jakby powiem jedną rzecz. Co z tego, że mamy system teleinformatyczny stworzony w Ministerstwie Finansów? On oczywiście komponuje się z całym systemem ochrony prawnej. Natomiast jeszcze raz zwróćmy uwagę, jeżeli popatrzymy na timing, tak, no to w którym momencie wzrost z VAT-u rzeczywiście były geometryczne, to właśnie wtedy, kiedy wprowadzono przepis bardzo prosty, który mówił właśnie o fałszerstwie dokumentów. Tak? To łatwo udowodnić. Zbrodnia VAT-owska. Panie redaktorze, oczywiście znowuż nie mamy czasu, mógłbym pewne różne historie opowiadać z procesów karnych, gdzie tak zwani przestępcy w białych kołnierzykach po prostu śmieli się z polskiego państwa. Wiedzieli, że nawet jeżeli pójdą, chociaż zazwyczaj te wyroki były w zawieszeniu, wielomilionowe dziesiątki, setki milionów złotych zysku, kiedy na drugiej szalce jest co? Zagrożenie, że ktoś dostanie 2 lata w zawieszeniu. No to rachunek był oczywisty. Nie opłacało się handlować narkotykami, nie opłacało się prowadzić procederu zabójstw na zlecenie. Najlepsze i najbezpieczniejsze pieniądze robiło się na zbrodniach, na przestępstwach VAT-owskich. My uczyniliśmy z tego zbrodnię. Zapewniam pana, panie redaktorze, że osoba w białym kołnierzyku 10 razy się zastanowi, zanim popełni czyn, za który będzie mogła pójść realnie na kilka lat do więzienia i to naprawdę działa. A czy nie jest tak, że wy zawsze macie, bo też chciałbym za chwilę przejść do no, tej sprawy, która bulwersuje nadal całą Polskę, ale że w gruncie rzeczy Prawo i Sprawiedliwość, a środowisko dzisiejszej suwerennej Polski szczególnie ma taką skłonność, że jeżeli cokolwiek się dzieje, to ja zauważyłem też od bardzo wielu lat, to w gruncie rzeczy jest zawsze jedna odpowiedź. Zaostrzymy kodeks karny albo wprowadzimy do jakiegoś z kodeksu przepisy karne. To nie jest trochę
tak, że... Tutaj pytam też jako profesora prawa. Czy nie jest trochę tak, że to jest takie trochę... Stało się takim złotym remedium na wszystkie problemy, to my jeszcze zaostrzymy. To jest trochę jak z pijanymi kierowcami, że jaki kolejny rząd nie przychodzi, to stwierdza, że to znowu zaostrzymy, to zabierzemy samochody, to wprowadzimy jeszcze surowszą karę, to jeszcze surowszą, a pomimo tego pijani kierowcy są. Panie redaktorze, ja jestem oczywiście za zaostrzeniem kar, ale absolutnie nie zgadzam się z tą tezą. Ona jest ciągle nam narzucana przez środowiska lewicowe, liberalne, które próbują lansować swoje podejście. Jest dokładnie odwrotnie i chociażby ustawa, którą zaprezentowaliśmy w piątek, mówiąc o ochronie dzieci, kompleksowa, idzie w przeciwnym kierunku. Znaczy nie w przeciwnym, tylko w innym, w tym sensie, że ona zajmuje się podejściem systemowym, ale może zanim do niej przejdę, to powiedzmy o tych karach, bo ja uważam, że w Polsce kary ciągle są za niskie. Ja bardzo się cieszę, że udało się w końcu po wielu latach uzyskać większość, żeby tę obszerną zmianę w kodeksie karnym przeprowadzić. Bezwzględne dożywocie chociażby, podwyższenie kar za te najbardziej brutalne przestępstwa. Ja powiem w ten sposób, chciałoby się więcej, bo naprawdę uważam, że byliśmy przez 30 lat wolnej Polski bardzo mocno indoktrynowani przez szkołę liberalną, dla której kara jest tylko i wyłącznie resocjalizacją. Resocjalizacja jest ważna przez pracę i to robimy właśnie. Przede wszystkim przez pracę i przez terapię, bo to jest problem alkoholu i uzależnień. Natomiast ważna jest też sankcja, która jest po prostu sprawiedliwą odpłatą. Uważam, że za naprawdę takie brutalne, ohydne zbrodnie, sprawiedliwe. Po prostu sprawiedliwe jest to, żeby ktoś często do końca życia siedział za kratami i był izolowany jednocześnie, bo może to jest odkrywcze dla wielu liberalnych prawników, ale jak ktoś siedzi za kratami, to nie popełnia przestępstw, tak? To również ma duże znaczenie. Ale my mamy podejście naprawdę systemowe. Ustawy antyprzemocowe o tym mówiły, a te rozwiązania właśnie, które teraz zaproponowaliśmy, dokładnie odwołują się do tego podejścia. Wspominał pan o pakiecie rozwiązań, które wprowadziliście na rzecz ochrony rodziny, najmłodszych, jak rozumiem. Co tam jest kluczowe? Kluczowe jest coś, co jest wielokrotnie już, było już wielokrotnie postulowane, co zresztą robimy, o czym zaraz powiem. Natomiast Serious Case Review, czyli przegląd, analiza spraw, w których doszło właśnie do zabójstwa czy ciężkiego uszkodzenia ciała dzieci właśnie ze strony ich opiekunów, bliskich, tak? Żeby właśnie uczyć się na błędach i być na przyszłość mądrym przed szkodą, a nie znowu po szkodzie. Czyli żeby identyfikować te obszary w systemie ochrony, które słabo działają, które zawodzą i je po prostu uzupełniać, wypełniać te białe plamy w systemie. Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy te analizy jakby nie na zasadzie pewnego obowiązku ustawowego, tylko w ramach działalności zleciłem Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości, który zajmuje się właśnie badaniami aktowymi, czyli właśnie ściąganiem realnych spraw, które już się zakończyły. I w tym wypadku Instytut analizuje właśnie przypadki tego typu właśnie, gdzie doszło do ciężkich zbrodni, gdzie poszkodowanymi, pokrzywdzonymi były dzieci. A więc to jest, mi się wydaje, jeden z kilku najważniejszych tych elementów tego rozwiązania, taki metasystemowe rozwiązanie, które pozwala na przyszłość właśnie badać system. Co ważne, my mamy tutaj jako Ministerstwo Sprawiedliwości w tym momencie możemy jakby prosić sądy o akta, natomiast tutaj wprowadzimy komisję działającą przy Ministrze Sprawiedliwości bez żadnego rozbuchania tej komisji, tylko właśnie z kilkoma ekspertami, którzy osobiście będą te akta analizować różnych specjalności, będą mieli uprawnienie, aby żądać tych akt, nie tylko z zakończonych spraw sądowych czy prokuratorskich, ale również instytucji administracji rządowej czy samorządowej. Wszędzie tam, gdzie mogą uzyskać informacje na temat reakcji na dany przypadek, to uzyskają. I to będzie dla nas źródło, dla nas wszystkich, dla wszystkich instytucji źródła po to, żeby ten system poprawiać. Drugą kwestią to są standardy ochrony dzieci. To również wielokrotnie o tym w różnych środowiskach, przy różnych okazjach mówiliśmy, że takie standardy są potrzebne, żebyśmy mieli poczucie, że wszędzie tam, gdzie są dzieci, były procedury, że jeżeli jest podejrzenie krzywdzenia, to żeby było wiadomo, jak zareagować.
Doszło do bardzo strasznej sytuacji, która niezwykle zbulwersowała Polskę. Ale czy my mamy tak naprawdę do czynienia z jednostkową sytuacją bulwersującą, która się bardzo mocno rozniosła, bo też mamy media społecznościowe, mamy błyskawiczny właściwie, można powiedzieć, medialny system budowania emocji też, bo przecież wiadomo, że do morderstw dzieci zawsze dochodziło i w jakichś sytuacjach zawsze dojdzie. Czy mamy do czynienia z jakimś problemem społecznym? Że jest problem społeczny związany właśnie z kryzysem rodziny, z różnymi patologiami, takimi właśnie jak alkoholizm, różnego rodzaju uzależnienia, i one są właśnie w dużej mierze przyczyną tego, że do takich ohydnych zbrodni dochodzi, ale w tym wypadku, tak jak w wielu przypadkach, zawiedli ludzie, którzy powinni być bardziej empatyczni, mm-hmm. którzy powinni dostrzec to, którzy powinni zareagować. Oczywiście każdy z nas jest ułomny i ta reakcja może być różna, tak? Możemy nie mieć wiedzy, możemy czegoś nie dopatrzeć i właśnie po to jest system, żeby go udoskonalać. I tym udoskonaleniem właśnie są te standardy, o których wspomniałem. Powiem panu, panie redaktorze, w ten sposób. No, jeżeli byłyby procedury w szkole, chociaż tutaj szkoła, jak się wydaje, zareagowała. Proszę wybaczyć, nie będę może analizował tego konkretnego przypadku, bo tutaj pan minister Zbigniew Ziobro polecił wszcząć śledztwo, żeby to wyjaśnić, prawda, kto zawinił, kto zawiódł przede wszystkim Kamila i nas wszystkich, ale właśnie, żeby te procedury były. Bo często jako ludzie, mając po raz pierwszy do czynienia z taką sytuacją, często nie wiemy, co zrobić. Żebyśmy po prostu były procedury i żebyśmy byli do nich przygotowani i przeszkoleni, żeby wiedzieć, jak zareagować. Każda instytucja edukacyjna, wychowawcza, kulturalna, sportowa, religijna, wszędzie tam, gdzie są, mogą być dzieci, będzie musiała mieć takie procedury, takie standardy. Kolejna rzecz, kwestionariusz oceny ryzyka zagrożenia dla życia, zdrowia dziecka. To jest kwestionariusz, który sprawdził się chociażby w przypadku ustawy antyprzemocowej, którą przygotowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli natychmiastowy nakaz izolacji sprawcy od osoby dotkniętej przemocą. Dodajmy, za którą byliście chwaleni przez niektóre środowiska lewicowe i to na świecie. No, niektórym przeszło przez gardło, rzeczywiście, bardzo za to dziękuję, ale to jest rzeczywiście ustawa, za którą jesteśmy chwaleni, no bo ona jest nieideologiczna, może to niektórych trochę boli z lewa, ale no po prostu działa, tak? My zajmujemy się realnymi problemami, a nie wymyślonymi. Coś, co działa, już ponad 10 tysięcy nakazów, bardzo dobrze policja to skorzysta z tego narzędzia, bo tylko 3 razy zostało on uchylone przez sąd jako wydane niezasadnie. Dlaczego tak jest? Bo policjanci dostali przygotowani właśnie wspólnie z praktykami, policjantami, kwestionariusz, gdzie, przepraszam za takie sformułowanie, jest pewna checklista, tak? Jeżeli zachodzą pewne przesłanki, to one, jeżeli jest ich kilka skumulowanych według pewnego schematu, pewnego algorytmu, jeżeli można się tak wyrazić, no to policjant musi po prostu wydać ten nakaz. I tutaj chcemy zrobić podobnie. Proszę się postawić w miejscu pracownika socjalnego, który właśnie przychodzi do takiego mieszkania, właśnie do tego mieszkania w Częstochowie. Będzie miał przygotowany formularz, że będzie musiał sprawdzić na przykład higienę dziecka. To go zmobilizuje do tego, żeby rzeczywiście dogłębnie przyjrzeć się tej sytuacji, a nie tak trochę powierzchownie. Każdy ma inny sposób działania, tak? A tutaj będzie pewien schemat. On oczywiście nie będzie wyłączny, to nie jest tak, że on będzie tym związany, ale zmobilizuje pracownika socjalnego do tego, żeby przyjrzeć się i żeby rzeczywiście tam, gdzie jest realne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, to dziecko zabrać z rodziny. Tak się nie stało w przypadku Kamila, ale też, żeby oczywiście nie było tak, że będą podejmowane jakieś arbitralne decyzje. Właśnie do tego zmierzam, panie ministrze, bo to jest pewien klincz, do którego docieramy, czy pewien problem, szczególnie chyba bliski również panu i środowisku konserwatywnemu, które pan reprezentuje. Wiadomo, że środowiskom konserwatywnym daleki jest taka polityka czy ideologia zakładająca silną ingerencję państwa w rodzinę, państwa czy rozmaitych instytucji w rodzinę, a też wiadomo, że jeżeli chodzi o środowiska chociażby radykalnej lewicy, pomysły były różne, bardzo drastyczne, jeżeli chodzi o poziom, od którego już zaczyna się dzieci izolować od rodziców, odbierać rodziców, ograniczać rodzicom. Wszyscy znamy chociażby te przykłady ze Szwecji czy z niektórych krajów, które nas bardzo mocno bulwersowały. No i
z jednej strony zachowujemy tą daleko idącą kompetencję i prymat rodziny, czy wtedy z drugiej strony nie docieramy do momentu, w którym narażamy te dzieci na to, że czegoś nie upilnujemy, no bo konstruujemy to ostatecznie systemowo, a nie szyjemy pod każdy przypadek. To, panie redaktorze, proszę zwrócić łaskawie uwagę, że to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, które akurat brak konserwatyzmu nie można zarzucić, zaproponowało, żeby właśnie tę przesłankę zabrania dziecka zmienić. Dotychczas było bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Teraz na skutek propozycji do nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny ta bezpośredniość została wyrzucona. Zostaje zagrożenie dla życia i rodziny. A nie obawia się pan nadużyć w tym przypadku? No, chociażby tego, że złośliwi sąsiedzi będą dzwonić, tak? Jakiejś arbitralności urzędniczej, być może nawet złośliwości związanej z prywatnymi animozjami. Rozwodowymi bardzo często. Bardzo znane przypadki. Mhm. Właśnie między innymi dlatego proponowaliśmy, niestety jeszcze nie mamy zielonego światła, mediację przez rozwodowe. Pokazuje panu, że to jest system, tak? Ale wracając do tego tematu. Pierwsza sprawa, którą trzeba, myślę, powiedzieć, nikogo nie obrażając ani nie bagatelizując problemu, to jest taka, że te sytuacje, o których mówimy, one często, bardzo często zdarzają się w związkach patchworkowych, też w różnego rodzaju jednak no, patologicznych środowiskach, którym daleko do rodziny w sensie ojciec, który jest mężczyzną, matka, która jest kobietą, bo w dzisiejszych czasach też trzeba to powiedzieć, i dzieci. Tak? To pierwsza sprawa. Druga to... Nie chciałbym, żebyśmy tutaj ulegali znowuż jakimś takim przekłamaniom. My za każdym razem, jak jest zagrożenie właśnie dla życia, zdrowia, jesteśmy zdecydowanie za tym, aby takie dziecko chronić. Jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko w środowisku domowym, jego życie lub zdrowie jest zagrożone, no to jest dla nas oczywiste, że ono musi być z tego środowiska quasi rodzinnego, bo trudno nazwać to rodziną, zabrane. Ale nie może być oczywiście też takich sytuacji, że robi się to z powodów ideologicznych, dlatego że dziecko jest wychowywane w wierze chociażby chrześcijańskiej, jak to często dzieje się na Zachodzie, czy właśnie z powodu biedy, jak to było, miało miejsce jeszcze przed 2016 roku. Proszę zauważyć, że jedną z pierwszych inicjatyw właśnie rządu Zjednoczonej Prawicy, inicjatyw właśnie z Ministerstwa Sprawiedliwości, pana ówczesnego ministra Patryka Jaki, właśnie to był projekt zakazu zabierania dzieci tylko i wyłącznie z powodu biedy. Więc trzeba, to jest oczywiście trudne, ale trzeba znaleźć ten złoty środek między właśnie ingerencją w rodzinę wtedy, kiedy ona jest niezasadna, a ingerencją wtedy, kiedy mamy do czynienia z patologią, a nie z rodziną. Oczywiście najlepszym środkiem jest to, żeby tej biedy było jak najmniej. I po to jest między innymi 800. Dziękuję bardzo serdecznie. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję za tą rozmowę. Drodzy Państwo, a za chwilę do nas dołączy dr Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, z którym połączymy się również zdalnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie ma możliwości, jeżeli dziecko pojawia się w szkole, jest na podwórku, jest pobite, ma złamaną rękę, co wiemy z mediów, liczne siniaki, żeby nie zauważyć, że temu dziecku dzieje się krzywda. Ja nie jestem w stanie zrozumieć szkoły, nie jestem w stanie zrozumieć sąsiadów, nie jestem w stanie zrozumieć policji, która zapewne oddała dziecko, które uciekło z domu rodzicom, bo prawdopodobnie, tak, bo prawdopodobnie nie stwierdzono alkoholu w domu, bo to takie są proste, bardzo nawet prostackie sposoby myślenia. Jak jest alkohol, to jest przemoc. Jak nie ma alkoholu, to nie ma przemocy, co jest oczywiście ewidentną bzdurą. W związku z tym tutaj nie tylko zawinił system, ale zawinili ludzie. Znaczy system. Brak systemu, bo to pokazuje, że nie ma systemu zapobiegania przemocy w rodzinom w Polsce. Ale jednocześnie jestem absolutnie zdruzgotany postawą ludzi, od sądu zaczynając, poprzez policję, poprzez pracowników socjalnych oraz najbliższe otoczenie. Co to za ludzie, którzy nie dostrzegają tak ewidentnej krzywdy dziecka?
Doktor Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, za chwilę będzie naszym gościem, a ja przypominam, że możecie Państwo głosować w naszej sądzie i wypowiedzieć się na temat w serwisie YouTube, w którym oglądacie nasz program i odpowiedzieć na pytanie, czy cieszysz się z 800+. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, to może na początek, zanim przejdziemy, no... Będziemy siłą rzeczy musieli rozmawiać i na tematy związane z tą straszną sytuacją, która bulwersuje do dzisiaj Polskę. Ale na początek zapytam, czy pan o 800+, jak pan to widzi, czy to pomoże polskim rodzinom z perspektywy dzieci, od których jest pan ostatecznie przez lata, był pan znany jako główny krajowy specjalista od dzieci i ich praw. Jeśli przeznaczone środki trafią faktycznie do dzieci, to zawsze pomoże i zawsze wspomoże. To ja bardzo chętnie przyjmuję każdą inicjatywę, która jest w stanie wspomóc rozwój dzieci i młodzieży. Dobra, to apelujemy do Państwa, aby środki trafiały do dzieci. Specjalista powiedział, że tak ma być. Ja też od razu obiecuję, że trafią gdzie trzeba, bo również będę odbiorcą tego programu. Panie doktorze, aby wszyscy rodzice przeznaczyli je dla dzieci. Tak jest, przeznaczę dla dzieci i nie dla dorosłych dzieci tutaj, tylko dla dzieci moich nieletnich. Panie doktorze, czy mamy do czynienia z jednostkową, wracamy do Kamila świętej pamięci z Częstochowy, czy mamy do czynienia z jednostkową sytuacją, czy mamy do czynienia z problemem społecznym? Znaczy mamy do czynienia z problemem i mamy do czynienia z brakiem systemu, który odpowiada na rozwiązywanie takich problemów, bo jednostkowa sytuacja to jest taka, która się przytrafia raz na 5 lat, a tutaj jak popatrzymy na liczbę zgonów dzieci, która ma miejsce w przestrzeni roku, dwóch, trzech, to już zaczyna być problem, nad którym trzeba bardzo dokładnie nie tylko się zastanowić, ale wyciągnąć z niego wnioski. To jest to, o co apeluje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Konieczna jest ustawa, która nakaże powołanie zespołu badającego te poszczególne sytuacje po to, żeby uszczelniać system. Do tragedii doszło. Co to znaczy? Bo to modne słowo uszczelniać system. Co to znaczy w tym przypadku? Znaczy, chodzi o to, żeby te słabe punkty systemu były wyłapane i jak najbardziej uzdrowione, bo doszło do kolejnej tragedii, gdzie śmierć poniosło dziecko. I bardzo istotne jest, żeby zbadać po kolei punkt po punkcie, nie medialnie, ale w aktach sądowych, w dokumentach, w rozmowach z ludźmi, którzy uczestniczyli w tej sytuacji, którzy reagowali bądź nie zareagowali, bo więcej widać na chwilę obecną jest tych, którzy nie zareagowali właściwie. Dlaczego tak się stało? Co za nie mogło? Gdzie jest sytuacja taka, która jest słabą sytuacją, że doszło w ostateczności do śmierci dziecka? No właśnie, bo patrząc na całą tą sytuację, można... Oczywiście my nie za wiele w tym momencie, nie znamy zbyt dobrze szczegółów. Przed chwilą był tu Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, który opowiadał o śledztwie, które jest wszczęte w tej sprawie. Natomiast na tyle, na ile słyszeliśmy, to właściwie można powiedzieć, że winni jakby byli wszyscy, abstrahując oczywiście od mordercy. Sąsiedzi, szkoła, łącznie instytucje porządkowe typu policja i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wszyscy wiedzieli, wszyscy się gdzieś o tą sytuację ocierali, ale nikt nie powziął dostatecznie daleko idących środków. Tylko ja pamiętam taką zasadę, że jak wszyscy są winni, to nikt nie jest winny. To jest zasada zbiorowej nieodpowiedzialności w gruncie rzeczy. To jest trochę taka zasada, jak leży ofiara wypadków i nikt jej nie pomaga, bo wszyscy inni liczą na to, że ktoś inny jej pomoże. Ładnie powiedział pan to, co jest w chwili obecnej w mojej głowie. Znaczy, jeśli nie zbadamy dokładnie i nie wyłapiemy tych słabych punktów,
punktów, bo jakby to, że winni powinni ponieść karę, to jest naturalne, to w ogóle bezdyskusyjne, ale ważne jest, żebyśmy z takich sytuacji wyciągali wnioski szersze, żeby wnioski, które zostaną skonstruowane po dokładnym przeanalizowaniu tego tragicznego, tragicznej sytuacji i innych, które miały miejsce, a także zakończyły się śmiercią dzieci, pozwoli zobaczyć, gdzie naprawdę jest słaby punkt systemu. Gdzie, bo wiadomo, na końcu każdego przepisu jest człowiek, ale jeśli pewne rzeczy są jednoznaczne, jeśli nie ma możliwości innego zachowania, no to nawet ta słabość człowieka nie powinna skutkować tym, że doszło do tragedii. Panie doktorze, bo jeżeli szwankuje jakiś element systemowy w państwie, to niedobrze, ale bym powiedział, no nie chcę powiedzieć, że pół biedy, ale może być gorzej, bo te systemowe elementy w państwie można naprawić i wiele rzeczy w państwie polskim naprawiano. Była mafia, powołano CBOŚ, była korupcja, powołano CBA, jedno i drugie działało jak działało, ale zawsze coś robiono. Natomiast ja się zastanawiam, czy problem... Właśnie, panie redaktorze, bo to chodzi o to, żeby to nie było jakoś tam. Bo no właśnie, ale ja... Mówimy o bardzo poważnej sytuacji i chodzi o to, żeby znajdować większą powagą do tego podejść i żeby najbardziej kompetentni ludzie, którzy mogą się nad tym pochylić, się pochylili, żeby znowu nie było jakoś tam sobie poradzimy, bo spotkamy się za chwilę przy następnej tragicznej sytuacji i będziemy od początku rozpoczynać tę samą rozmowę. A ja zmierzam, panie doktorze, do tego, że jeżeli to jest element systemu państwa czy kontroli, jakiś instytucjonalny, to niedobrze, ale można go naprawić. Ale zastanawiam się, czy nie może się dziać gorsza rzecz, czy to nie jest kwestia jakiejś awarii społecznej, tego, że zachodzą jakieś procesy, które dopiero za pewien czas dadzą o sobie znać w większej skali. Obawia się pan tego? Obawiam się oczywiście, ale to też byłby jeden z wniosków takiego zespołu specjalistów, który zbada sytuację szerzej. I oczywiście ja widzę i mnie bardzo niepokoi to, że nie ma dzisiaj jednoznacznego frontu walki z przemocą wobec dzieci i że osoby znaczące w państwie pozwalają sobie czasami na relatywizowanie problemu uderzania dziecka, stosowania kar cielesnych, co wydawało się, że ten temat mamy załatwiony. 2010 rok. Całkowity zakaz stosowania kar cielesnych, badania, które miały miejsce na przestrzeni lat od 10 do 18 roku, które pokazywały, że no, nasza mentalność pod tym względem jednak się zmienia, że przyzwolenie dla stosowania przemocy spada. Ja przypomnę, że z 78% do 48% już w 2018 roku. Niestety od tego czasu tych badań nie ma, więc nie jesteśmy w stanie porównać, co się zadziało dalej, ale jeśli nie będzie jednoznacznego negowania stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci, no to mogą się dziać socjologiczne różne zjawiska. Czy w tym momencie można znaleźć jakieś metody, sposoby, którymi już teraz powinniśmy próbować przeciwdziałać tego rodzaju zmianom społecznym, które nie są stosowane? Jednolity front na pewno przeciwko przemocy, tak. Absolutne reagowanie na każdą sytuację relatywizowania problemu przemocy, uderzania dziecka, nie sprowadzenia tego do niedefiniowalnego i wydawałoby się mniej szkodliwego tak zwanego klapsa, bo on jest równie szkodliwy i to warto zauważyć, że przemoc zaczyna się od mniejszych form, a kończy się na większych. Zaczyna się od słowa, nim przejdzie do czynów. I to jest jedna rzecz, którą absolutnie powinno się wdrożyć i każda osoba publiczna, która sobie pozwoli na to, żeby minimalizować przemoc wobec dzieci, powinna za to dostać ostracyzm społeczny i odpowiednią reakcję. To jest jakby jedna rzecz, bo tu musi być wspólny front. Tak? Znaczy drugą częścią, tą prawną, Polska
Polska do tej pory nie ma narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci. U nas bardzo często nie wie lewica, co robi prawica. Jeden organ podejmuje działania, a drugi o tym nie wie. Albo dokonuje zgłoszenia, tak jak ośrodek pomocy społecznej, do sądu, a nie dostaje informacji zwrotnej. Nie wie nawet, czy ten sąd rozpatrzył ten wniosek. I ja daję takie pojedyncze przykłady, ale tutaj nad tym trzeba się szerzej pochylić i naprawdę podjąć działania, tak jak inne państwa na świecie, żeby mieć skoordynowany projekt, strategię, która będzie chroniła dzieci przed zjawiskiem przemocy. Jeszcze jedna rzecz. Ja zwrócę uwagę, ale w 2018 roku, opuszczając Urząd Rzecznika, zostawiłem gotowy, wypracowany po 6 latach projekt kodeksu rodzinnego, który wprowadza szereg różnych zmian wzmacniających pozycję dziecka, upodmiotawiających dziecko, ale jedna, która w tym wypadku, myślę, zagrałaby całkiem nieźle, to jest adwokat dziecka. Kiedy sprawa dziecka trafia przed wymiar sprawiedliwości, ono powinno mieć swojego własnego pełnomocnika, którego gwarantuje mu państwo. I w tym wypadku, gdyby ten pełnomocnik zajmował się sprawami chłopca w sądzie i w innych instytucjach, które zajmowały się teoretycznie jego problemem, to może wcześniej przymusiłby do tego, żeby podjąć właściwe, zabezpieczające decyzje odnośnie dziecka. Panie doktorze, pan wspomniał o innych krajach, no ale jeżeli w gruncie rzeczy spojrzymy na doniesienia, które, no bo właściwie no możemy, widzimy to głównie po doniesieniach medialnych, ale też po statystykach, to my nie jesteśmy w jakimś, na jakimś szarym końcu, no szczególnie, że no chociażby w Stanach... Ale też nie na początku. No ale jednak w Stanach Zjednoczonych oczywiście, które są zawsze takim trochę łatwym przykładem, no ale wiemy, że mamy problem tych wszystkich masakr szkolnych. Na zachodzie Europy mamy enklawy muzułmańskie chociażby, czy generalnie rzecz biorąc związane z rozmaitymi, niedostosowanymi kulturowo do norm europejskich grupami etnicznymi, gdzie przemoc domowa jest właściwie na porządku dziennym niekiedy, czy nawet jeżeli nie jest na porządku dziennym, to jest usankcjonowana i te państwa nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym kulturowym rozdźwiękiem między z jednej strony zasadami europejskimi, moralnością współczesnej Europy, a tych społeczności poradzić. Może to jest problem... Powinniśmy czerpać z tego, co jest pozytywne. Wielka Brytania wprowadziła ustawę, która monitoruje, która sprawdza i u nich sytuacja dotycząca śmierci dzieci w wyniku przemocy domowej obniżyła się o prawie 90%. To są fakty. Jeśli możemy czerpać z tego, co zostało wypracowane, jeśli możemy do tego dodać zgodnie z naszą specyfiką nasze pomysły, a przecież ich też nie brakuje. My mamy świetnych ekspertów, mamy świetnie działające organizacje pozarządowe. Też miejmy świadomość, że większość rodzin naprawdę kocha swoje dzieci i dba o te dzieci. Ja też jestem zwolennikiem, im mniej państwa w rodzinie, tym lepiej. Ale państwo nie może abdykować wtedy, kiedy dziecko w rodzinie jest krzywdzone. Takie upowszechnianie, a to przecież było z najwyższej półki, informacji, że rodzina jest święta nawet wtedy, kiedy bije dzieci. Nieprawda. Rodzina nie jest święta wtedy, kiedy bije dzieci. To dziecko powinno być ochronione. To dziecko jest świętością w tym wypadku. I jeśli my nie będziemy reagowali właściwie, jeśli będziemy upowszechniali nieprawdziwe informacje, że rzekomo kiedyś to odbierano dzieci rodzicom tylko dlatego, że byli biedni, to już mamy na to badania i Najwyższej Izby Kontroli, i Rzecznika Praw Dziecka, i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości podległego Ministerstwu Sprawiedliwości, że nigdy w Polsce takiej sytuacji nie było. Jeśli dzieci były zabezpieczane, to ze względu na inne, zagrażające ich życiu i bezpieczeństwu czynniki, a bieda może była współistotna, ale na pewno nie odbierano dzieciom z biedy. A jeśli my tutaj upowszechniamy taką informację, to powodujemy też taki efekt zamrożenia organów, które powinny reagować. Czasami boją się, że za to poniosą konsekwencje, a jeśli jest zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, to trzeba mieć odwagę reagować, zabezpieczyć go, nie dopuścić do sytuacji, nad którą teraz
debatujemy. A stworzenie takiego, bo ja powiem szczerze, jak słyszę o biedzie jako czynniku współdecydującym, nawet jeżeli nie decydującym, to i tak... On nigdy nie był współdecydujący, panie redaktorze. Ja to badałem na przykładzie wielu przypadków i to były bardzo rzetelne badania. W tym samym czasie badała Najwyższa Izba Kontroli i mówię, podległy ministrowi sprawiedliwości Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Żadna z naszych instytucji nie stwierdziła, że sytuacja materialna rodziny wpływała na to, że dziecko było zabezpieczane i umieszczane poza rodziną. Patologia, przemoc, alkohol, narkotyki, już tak. Jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli stworzymy ten właśnie, nazwijmy to, szeroki front, czyli takie bardzo duże zaangażowanie rozmaitych instytucji, ale też duże zaangażowanie społeczne, to jak uniknąć takiego zjawiska, bym powiedział, nadwrażliwości, która tak naprawdę prowadzi do otępienia? Mówię o takim bardzo alarmistycznym podejściu. Czasami się z nim stykamy, prawda? No wiadomo, że nie wiem, no na przykład płacz dziecka, no małe dzieci czasami płaczą, no bo mają kolkę na przykład, tak? Budzi reakcję sąsiadów. Jeżeli to się zrobi... Ale nie bójmy się, panie redaktorze, nie bójmy się reakcji. Mhm. Brak reakcji powoduje śmierć. Czyli lepiej nadreagować niż nie reagować. Ja też uważam, że lepiej pójść do danego domu, zapukać, zapytać, czy przypadkiem w czymś nie mogę pomóc, czy coś się złego nie stało. Być może, że dziecko ząbkuje i płacze. Ale być może ono jest torturowane, tak jak było w tym wypadku. Gdyby ktoś zareagował, to być może udałoby się to dziecko ochronić. A jeśli będzie reakcja nadmierna i się okaże, że wszystko jest w porządku, to bardzo łatwo jest powiedzieć przepraszam, ale chciałem sprawdzić, czy wszystko jest okej. Ja myślę, że żaden rodzic, który naprawdę dba o swoje dziecko, nie będzie miał nikomu za złe, że ktoś zapuka i zapyta, czy przypadkiem w czymś mogę pomóc. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był dr Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka. Miejmy nadzieję, że te intencje zostaną przekute w działania, no bo chyba mam wrażenie, że ta straszna sytuacja no, pobudziła bardzo szeroką refleksję, bo ona się zmieniła w konkrety. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Oby te wnioski były wyciągnięte, bo z tych wniosków możemy naprawdę chronić dzieci. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze tylko jedno słowo. Nie ma dobrej przemocy. Żadna przemoc nie jest dobra, każda jest zła i przed każdą trzeba dziecko chronić. Dziękuję bardzo serdecznie. Dr Marek Michalak, zapamiętajmy te słowa. Drodzy Państwo, 20% z Państwa cieszy się z tego, że dostanie 800+, albo że będzie wprowadzony 800+. 80% z Państwa głosujących w naszej sądzie nie cieszy się z 800+. A więc Państwo, którzy wzięliście w sądzie, nie jesteście fanami tego rodzaju dopłat, a czy będzie, jak przekłada się to na całe społeczeństwo, zobaczymy w wyborach. Dziękuję serdecznie. Wiktor Świetlik, zapraszam bardzo serdecznie jutro Państwa na godzinę 18 do Jacka Prusinowskiego, potem każdego dnia tygodnia na godzinę 18 do kolejnych prowadzących, aż w ten sposób po odpoczynku w weekend dotrzecie Państwo do mnie za tydzień o 18. Miłego wieczoru. Graham Masterton, Katarzyna Bomba, Remigiusz Mróz i wielu innych. W strefie Spotkaj Autora masz ich na wyciągnięcie ręki. Targi książki i mediów Vivero. Już od 18 do 21 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Jedyne takie połączenie tradycyjnych książek i najnowocześniejszych form przekazu. Zarezerwuj czas i już teraz kup bilet na targivivero.pl lub dobilet.pl.